Palmy Słońce i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Macintosh, przed wami kolejny materiał wideo z serii Dark Souls Remaster. I moi drodzy, dzisiaj troszeczkę więcej akcji, troszeczkę też więcej załatwiania spraw pobocznych, ponieważ mamy parę sidequestów do dokończenia najzwyczajniej w świecie. Zaczniemy, słuchajcie, od tego, który jest najbliżej, to znaczy zaczniemy od wykonywania w dalszym ciągu sidequesta związanego z Sigmajerem z Kataliny, czyli naszym ulubionym cebularzem najzwyczajniej w świecie, ponieważ z tego co widzę, to jego córka Sigelin z Katariny pojawiła się po raz kolejny w Firelink, kaplicy w Firelink. Więc możemy ewentualnie coś tutaj dokończyć. Następnie pamiętajcie, pokonaliśmy ostatnimi czasy Łoże Chaosu, a to oznacza, że wykonaliśmy quest naszej szanownej Queliny z Aizaletu. A to oznacza, że możemy do niej wrócić i otrzymać jedną z najpotężniejszych piromancji, jaka jest dostępna w grze. Także najzwyczajniej w świecie to również zrobimy, a potem zobaczycie, co będziemy robić. No dobra, pogadajmy z Sigelind. Again, I have finally located my father. All of your help was invaluable to us. Thank you so much. I was finally able to pass on my mother's last words. O, witaj i bardzo jestem ci wdzięczna, ponieważ byłam w stanie wreszcie zlokalizować mojego ojca. I tylko dzięki twojej pomocy mogłam mu przekazać ostatnie słowa mej matki. My father. He went on his final adventure. Don't worry. That's just the way he is. Undead or no. Sort of reassuring, really. If he goes hollow, I'll just have to kill him again. I tu jest dość ciekawe powiedziane o naszym szanownym Sigmajerze, który jest nie dość, że zapominalski, nie dość, że narkoleptyczny, to jeszcze dowiadujemy się pewnej dość niepokojącej rzeczy, moi drodzy, o nim. Sigelin powiedziała bowiem tutaj, że mój ojciec udał się w kolejną ze swoich przygód i wszystko wskazuje na to, że znowu będę musiała go jedynie znaleźć. Jednakże jest w tym, że wyruszył na kolejną przygodę, tak właściwie, jest coś, co mnie w jakiś sposób uspokaja, a niezależnie od tego, czy jest on żywy, czy jest nieumarły, a co jeśli się stanie pustym, cóż, znowu będę musiała go zabić. Czyli innymi słowy, Sigmajer już raz kiedyś musiał stać się pustym. Że Sigelind właśnie coś takiego mówi. I znowu dostaliśmy, nie wiem czy zauważyliście, znowu dostaliśmy Estusa pod koniec poprzedniego materiału wideo, kiedy jeszcze nie skończyłem, nie wyłączyłem gry. Dostaliśmy jednego dodatkowego Estusa właśnie przez to, że tutaj ktoś się rozpalił przy ognisku, przy którym my się znajdujemy. I najzwyczajniej w świecie, tak, to jest ognisko, przy którym możecie... Ognisko Firelink na tym etapie rozgrywki jest miejscem, gdzie można w bardzo, ale to bardzo łatwy sposób wyfarmić dodatkowe estusy właśnie za rozpalanie się innych osób. Dobra. I mamy teraz powiedziane, że mój ojciec udał się na swoją ostatnią przygodę, czyli jeszcze raz dokładnie powtarza to samo nasza szanowna Sigelind. A my w takim razie... Skoro z nią porozmawialiśmy, znaczy tak, jeżeli byśmy z nią wcześniej nie porozmawiali, a poszlibyśmy do naszego Sigmajera, ona by się nas spytała znowu, czy widzieliśmy jej ojca i wtedy możemy się spytać, możemy powiedzieć do niej tak albo nie i musimy wybrać tak, tak samo jak wtedy, jak nie widzieliśmy jej ojca, powiedzieliśmy, że nie, więc popchnęliśmy jej quest, czyli quest Sigmajera w troszeczkę innym kierunku dzięki temu, ale ostatecznie wyszło w dalszym ciągu tak, jak wyjść miało. To znaczy, oczekiwałem, że ona w tym miejscu spyta się nas, czy czasem nie widzieliśmy, dokąd udał się nasz jej ojciec, w sensie, nie nasz ojciec, tylko jej ojciec, dokąd udał się Sigmajer i wtedy musimy odpowiedzieć tak, i ona powie, że dobrze, w takim razie ja udam się za nim i wówczas będziemy mogli jego quest popchnąć znowu do przodu. Tutaj mamy informację, że ona wie, gdzie udał się jej ojciec, udał się na swoją ostatnią przygodę i my wiemy, gdzie tak naprawdę się udał. Znaczy,
De facto, jeżeli gracie po raz pierwszy w Dark Soulsa, to nie będziecie wiedzieć, gdzie się udał Sigmeier, więc ja wam to pokażę, ale w pierwszej kolejności załatwimy coś zupełnie innego, to znaczy udamy się do Córki Chaosu po raz kolejny, udamy się do domeny Quillag i stamtąd udamy się do Blighttown, z tego prostego względu, że właśnie w Blighttown czeka na nas Quelena z Aizaletu, a to oznacza, że nasz quest za zniszczenie łoża chaosu będziemy mogli wreszcie dokończyć. W ogóle to ja bym jeszcze sobie Attune Magic, ponieważ Poison Mist nie jest już nam w żaden sposób potrzebny i możemy sobie to wymienić na coś, co będzie nam najzwyczajniej w świecie bardziej potrzebne, tudzież bardziej przydatne. I tym czymś w tym wypadku będzie nie Fire Search, tylko Combustion, czyli rozpalenie. I znowu mamy najzwyczajniej w świecie 32 rozpalenia i mamy również Sztorm Chaosu, który będziemy mogli sobie za jakiś czas wymienić na coś również innego, troszeczkę bardziej przydatnego nam. No ale znowu chodzić z 32 podpaleniami jest naprawdę fajnie. A druga sprawa jest taka, że będziemy w dalszym ciągu, ja modyfikuję ten nasz build i on nie będzie dokładnie taki, jak ja sobie w pierwszej kolejności założyłem, ponieważ widzę, jak mi się gra i widzę, co lepiej mi się używa w czasie tego przechodzenia, w czasie tego playthrough. I najzwyczajniej w świecie, moi drodzy, również troszeczkę zmodyfikuję swój build i będziemy rozwijali znowu dostrojenie, dzięki czemu będziemy mieli kolejny punkt dostrojenia. Z tego prostego względu, że i tak jesteśmy już na dużą część gry, która znajduje się przed nami overleveled i to tak dość ostro overleveled, ponieważ pierwsze przejście gry, gdybyście po raz pierwszy przychodzili, to zauważcie, że my jesteśmy na poziomie 76. I ogólnie rzecz biorąc, pierwsze przejście gry bez przechodzenia DLC, czyli bez przechodzenia Artoriasa z Otchłani, czyli tej części, która została przedstawiona w wersji PC-towej jako Prepare to Die Edition, najzwyczajniej w świecie ukończenie tej gry na 70. poziomie to jest coś, co byście w normalny sposób zrobili bez żadnego dodatkowego farmienia ani niczego z tych rzeczy. Ja również w żaden sposób nie farmię tutaj, co zresztą widzieliście. Farmiliśmy tylko i wyłącznie nasze człowieczeństwa, kiedy szliśmy walczyć z moimi ulubieńcami, którzy najzwyczajniej w świecie jak zwykle sprawili mi problem w czasie tego playthrough, o czym zresztą sami wiedzieliście i co zresztą sami też widzieliście. I oczywiście chodzi mi tutaj o naszych ulubieńców. Okej. Akurat nie to chciałem zrobić i wow! To było ciekawe i dużo ciasta z łajna udało nam się zdobyć i hop, i wyskoczmy sobie z tego bagna, ponieważ ja nie chcę zostać zatruty. A druga sprawa, nawet w miarę nam się, słuchajcie, udało. Absolutnie nic nie widzę, niestety, jak zwykle to bywa w Blighttown. Absolutnie nic nie widzę i jest to efekt tego, że wyszliśmy z domeny Quillag z powrotem do naszego ulubionego bagna w Blighttown. I niestety oświetlenie jak zwykle oszalało. Co ciekawe, powiem wam, że znajomy, ostatnio rozmawiałem ze znajomym, że wrócił do Dark Soulsa, ale w wersji Prepare to Die Edition na peceta i bez żadnych modów ulepszających grafikę ani innych takich szmerów bajerów, ponieważ takie mody istnieją i chyba każdy o tym wie, że dużo osób gra z takimi modami, ale postanowił on włączyć grę bez dodatkowych jakichś modów polepszających tekstury innych tego typu pierdół. I powiedział, że ten błąd, to w jaki sposób gra się zachowuje, jeżeli chodzi o wyjście z jednej lokacji do drugiej i zmiana oświetlenia w tych lokacjach, najzwyczajniej w świecie, w tym miejscu, w którym ja jestem, powiedział, że widząc, jak to wygląda w wersji remastered, on jest mega zaskoczony, że to właśnie w taki sposób wygląda, bo faktem jest taki, że w wersji podstawowej, czyli Prepare to Die Edition,
nie jest aż tak źle. Znaczy się nie tyle, że jest źle, co raczej powinienem powiedzieć, że w jakiś Czekajcie, czy ja poszedłem do dobrego... Oczywiście, że poszedłem do niewłaściwego... Ach, oczywiście. Niewłaściwy słup. No przecież Quilena znajduje się w tym miejscu. Jeszcze spojrzę, czy coś próbuje nas tutaj zaatakować. Nie, nic nie próbuje nas zaatakować. Życia mamy wystarczająco. Porozmawiajmy z nią. Outstanding. You have done very well. Thank you. I am blessed to have met you. I suppose I can call you fool no longer. I can hardly thank you enough. Please take this. It is all of me. No, i otrzymaliśmy piromancję Fire Tempest, czyli piromancję, którą można określić jednym zdaniem, ulepszona wersja Sztormu Chaosu. Chociaż de facto Sztorm Chaosu jest troszeczkę silniejszy z tego powodu, że zadaje obrażenia od chaosu dodatkowo, od ognia chaosu, a Fire Tempest niekoniecznie zadaje zwykłe obrażenia ogniste. Co nam tutaj powiedziała nasza szanowna Quilena? Niebywałe. Muszę powiedzieć, że naprawdę ci się to udało i wreszcie spotkał ją, czyli jej matkę, wiedźmę z Aizaletu, która była tym łożem chaosu. Wreszcie spotkał ją jej zasłużony los, tak by to można było tutaj nie wprost przetłumaczyć, ale pozostawiając tak właściwie znaczenie, czy też wydźwięk tego, co mówi nam tutaj Quilena. I wygląda na to, że nie mogę cię już dłużej nazywać głupcem. To wszystko, co posiadam, nawet nie wiesz, jak bardzo jestem w stanie ci podziękować i najzwyczajniej w świecie to wszystko, co posiadam. I otrzymujemy właśnie tą wspaniałą, najzwyczajniej w świecie piromancję. Więc no, bardzo się z tego powodu cieszymy. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o questline związany z Quiliną. I teraz możemy co najwyżej zakupić jakieś przedmioty i szczerze powiedziawszy nie za bardzo mamy co kupować, ponieważ no najzwyczajniej w świecie jak to wygląda. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o to, co dostaliśmy, Fire Tempest. Fire Tempest to jest ulepszona wersja Firestorma, czyli tej burzy ognistej, ale jest to też lepsza wersja tego ognia, tego Chaos Firestorm, który posiadamy, jednakże... No, do not let it bother you. Jednakże, moi drodzy, cały myk polega na tym, że najzwyczajniej w świecie to nie jest aż tak potężne. Zresztą mogę wam to tutaj pokazać i wyjaśnić, pokazując statystyki, o co tutaj chodzi. Dobra. Gdzie są nasze piromancje? Bo mamy więcej rzeczy niż potrzebujemy, ale mamy nasze piromancje. Dobra, mamy Chaos Storm, tak jak widzicie. No spoko. Mamy 20 użyć, tak samo jak Fire Tempesta i tak jak może zobaczycie, jest to sztuka płomienia chaosu i tak dalej, czytaliśmy to. A teraz jeżeli chodzi o Fire Tempest, jest to pierwotna piromancja Quiliny z Aizaletu, która sprawia, że z ziemi wyrastają wielkie pilary, czy też filary ognia. Eric Localized Chaos Fire Pillars. Już rozumiecie, jakie jest podobieństwo między tymi dwoma piromancjami? Jedno z nich powoduje, że z ziemi wyrastają filary ognia chaosu, a drugi, że tylko ognia. Jednakże to nie jest aż tak potężne, jak mogłoby się, że tak powiem... Znaczy tak, obydwa te dwie piromancje są jednymi z najpotężniejszych piromancji, jakie możecie znaleźć w grze. Kropka. Jednakowoż, różnią się między sobą tym, że jedna zadaje obrażenia od ognia chaosu, drugie zadaje obrażenia od ognia. I to jest ta różnica, że czasami niektórzy przeciwnicy, czyli na przykład demony, które znajdują się w ruinach demonów i w zagubionym Aizalecie, lepiej reagują, czy też więcej obrażeń zadajemy im przy użyciu ognia chaosu, niż przy użyciu zwykłego ognia. Na przykład walka z tymi skocznymi demonami z Aizaletu, tak?
Jeżeli byście z nimi walczyli i mielibyśmy wybrać jedną z dwóch broni i przykładowo mielibyście do wyboru właśnie broń pierwszą, czyli Uji Katanę Chaosu, którą mamy w tym momencie przy sobie, a drugą bronią byłby Miecz Furii Quillack, to jeżeli wybralibyście Miecz Furii Quillack, to bardzo, ale to bardzo mało obrażeń zadawalibyście właśnie tym skocznym demonom z Aizalethu. Z tego prostego powodu, że one są odporne na ogień bardzo mocno i na lawę. Jednakże gdybyście wybrali Uji Katanę Chaosu, no to nie zadawalibyście im od razu jakichś nie wiadomo jakich obrażeń, ale zadawalibyście im więcej, ponieważ te demony nie są odporne na ogień chaosu, który najzwyczajniej w świecie nie podgryza im też kostek, tak jak jest to najzwyczajniej w świecie w miejscu, w którym one się znajdują, czyli na tym jeziorze magmy łamane na jeziorze lawy. Więc najzwyczajniej w świecie to jest bardzo, ale to bardzo przydatna informacja. Druga sprawa jest taka, jeżeli jakiś przeciwnik jest podatny na ogień, czyli na przykład nie umarli dowolnego typu w dowolnym miejscu gry, jeżeli oni są podatni na ogień, to również będą podatni na ogień chaosu. I ogień chaosu w zależności od przeciwnika będzie im zadawał mniej bądź więcej obrażeń. Z tego prostego względu, że na przykład jakiś przeciwnik będzie spaczonym rycerzem, no to spaczony rycerz otrzyma mniej obrażeń od chaosu z tego prostego względu, że najzwyczajniej w świecie jest spaczony, ale z racji tego, że jest to ogień w dalszym ciągu chaosu, no to może jakieś dodatkowe obrażenia mu zada. To jest dość zawiłe i trzeba byłoby po prostu się dość mocno, wiecie, dość mocno tutaj wczytać dokładnie w lore postaci, przeciwników i w ogóle i w szczególe. A kolejna sprawa jest taka, że musielibyście również dokładnie zbadać ilość obrażeń, które zadajecie poszczególnym przeciwnikom, bo czasami ta różnica pomiędzy obrażeniami z ognia chaosu a zwykłymi obrażeniami jest gdzieś w okolicach 2 punktów obrażeń przy większości przeciwników, więc najzwyczajniej w świecie no nie jest to aż tak bardzo, można by było powiedzieć, nie tyle uwydatnione, co nie jest to aż tak bardzo, nie jest to aż tak bardzo robiące różnicę dla nas, dla zwykłego gracza, tak? To już jest dla osób, które wiedzą dokładnie w jaki sposób poszukać grę i na przykład zgliczować, żeby jedną bronią zadawać obrażenia innej broni w ogóle i w szczególe. Chociaż nie wiem, czy w wersji remaster to nie zostało czasem załatane z tego, co gdzieś tam czytałem. Ale udajemy się do Kamiennego Smoka, czyli również udajemy się do Przedwiecznego Smoka. Ergo udajemy się do Popielnego Jeziora, ponieważ tam na ostatnią wyprawę udał się nasz szanowny Sigmajer z Kataliny. I jeżeli ktoś z was by się zastanawiał, kurczę, ale dlaczego akurat tutaj, jak mieliśmy się tego domyśleć? Pamiętacie, jak my pomagaliśmy Sigmajerowi i w pewnym momencie gry my mu pomagaliśmy przedostać się z Blighttown, żeby gdzieś się dostał, ponieważ szukał jakiegoś wejścia, ale no niestety wpadł w konandrum i no cóż, znalazł się w miejscu, w którym znaleźć się nie powinien i niestety, ale nie miał już żadnych dodatkowych ulepszeń, czy też raczej powinienem powiedzieć, nie miał już żadnych dodatkowych rzeczy, które byłyby w stanie mu pomóc wrócić drogą, którą przyszedł, a potem nagle znalazł się w zagubionym Aizalethie, ponieważ po prostu. Ogólnie rzecz biorąc, to, że Sigmajer pojawia się w zagubionym Aizalethie, to jest nie tyle wina twórców, co jest to pewnego rodzaju również niedociągnięcie, jeżeli chodzi o fabułę gry, z tego prostego względu, że no, jeżeli z zagubionego Aizalethu wycięto, tak jak już wcześniej mówiłem, wycięto dość dużo zawartości, no to jak myślicie, tą zawartość gdzieś trzeba było nadrobić, tak? No i niestety, ale nadrobienie tej zawartości wyglądało w taki sposób, że przykładowo został dorzucony questline Sigmajera, został zmodyfikowany w taki sposób, żeby Sigmajer właśnie znalazł się w tym nieszczęsnym miejscu zwanym dalej zagubionym Aizalethem.
Dlaczego się tam znalazł? Ciężko powiedzieć, ale wymieniono go miejscami, niestety wymieniono go miejscami z naszym szanownym Solers Astory, który miał właśnie swój quest częściowo, miał w Zagubionym Aizalecie. I dlatego potem znajdujemy go w Zagubionym Aizalecie niby od strony, jak próbuje się dostać do demonicznych ruin, ale pamiętajcie, że w oryginale on miał początkowo pojawić się, oryginalny plan, mówię, nie w oryginale gry, tylko w oryginale, w planie, który nigdy nie został zrealizowany. On początkowo miał pojawić się, moi drodzy, nasz szanowny przyjaciel Soler, miał pojawić się, moi drodzy. Czy my nie mamy zaekwipowanego naszego wspaniałego ognia piromancji? A, ja go odekwipowywałem, ponieważ mieliśmy styczność z naszą wspaniałą rzeczą. Okej. Wiecie co? Chyba lepiej w walce z tymi Man-Eater Shellsami będzie, jeżeli my zaekwipujemy sobie zamiast Ujikatany Chaosu, my zaekwipujemy sobie miecz Fury Quillag, z tego względu, że miecz Fury Quillag oburącz zadawał im niebotyczne obrażenia. I to jest właśnie jeden z tych przeciwników, który de facto, tak jak widzicie, zadajemy im więcej obrażeń właśnie wykorzystując to, że ten miecz jest troszeczkę inaczej trzymany niż Ujikatana Chaosu i ogólnie jesteśmy w stanie w krótszym czasie zadać im większe obrażenia niż jeżeli używaliśmy Ujikatany Chaosu, która de facto zadawała im troszeczkę więcej obrażeń, o tak to można powiedzieć. No i wracając, ogólnie rzecz biorąc, quest Sigmayera miał go prowadzić od samego początku właśnie do tego miejsca, czyli do Popielnego Jeziora. Ale z jakiegoś powodu zmieniono, to znaczy wiadomo z jakiego powodu, ponieważ wycięto content z gry, trzeba było go w jakiś sposób inny zastąpić, tak żeby jakaś lokacja nie była zbytnio pusta, jeżeli chodzi o content. I najzwyczajniej w świecie właśnie coś takiego zrobiono, ale oryginalnie w demonicznych ruinach, po stronie demonicznych ruin, kiedy szło się w kierunku Zaginionego Aizaletu przez Skrót, to w tamtym miejscu mieliśmy spotkać po stronie demonicznych ruin, mieliśmy spotkać właśnie Solers Astory. I potem, kiedy już pokonaliśmy te robaki właśnie słońca, czy też świetliste robaki, które mogą naszego szanownego Soler opętać, miały go opętać w czasie rzeczywistym, ale z racji tego, że podobno było to troszeczkę nie do końca działające tak, jakby autorzy chcieli, żeby to działało, to najzwyczajniej w świecie no trzeba było to w jakiś inny sposób, słuchajcie, zrobić. I no niestety zsygnowano z tego na rzecz troszeczkę innej, mniej logicznej mi się wydaje kwestii, więc tak, Solera mieliśmy tam spotkać, mieliśmy z nim wejść do Zagubionego Aizaletu i w Zagubionym Aizalecie mieliśmy dokończyć jego quest poszukiwania słońca i on wtedy miał się załamać. Jednakże nie dokańczamy tego questu, nie widzimy, co tak naprawdę stało się z Solerem, dlaczego Soler się załamał, nie znalazł tego swojego słońca i tak naprawdę mamy dziurę, jeżeli chodzi o jego questline. Za to, jeżeli chodzi o naszego Sigmayera, to ten questline jest w miarę spójny i nagle Sigmayer, szukając wejścia do Popielnego Jeziora, czyli do Wielkiej Pustki, nagle znajduje się w Zagubionym Aizalecie. Dlaczego? Bo najzwyczajniej w świecie ciężko jest to wyjaśnić, powiedzieć i w ogóle i w szczególe. Ale tak jak widzicie, no nasz questline poszedł w odpowiednim miejscu i będziemy mogli go dokończyć dokładnie tak, jakbyśmy chcieli go dokończyć. Finally over. I will return to Katarina. You assisted us most greatly. I can hardly return the favor, but please accept this. It's of no use to me now.
już wam tłumaczę, o co tu się tak właściwie stało. Tak jak mówiłem, większość questów, jeżeli chodzi o questline w Dark Soulsie, niestety nie kończy się w sposób, który można by było powiedzieć, jest szczęśliwy. Większość tych questów można nazwać Prepare to Cry. Dlatego wszyscy się śmieją, że podtytuł Prepare to Die Edition powinien się nazywać Prepare to Cry i taki podtytuł powinien mieć oryginalny Dark Souls, a potem Prepare to Die to najzwyczajniej w świecie ten dodatek. Bo jak zobaczycie drugiego bossa, czyli tak naprawdę główną gwiazdę całego naszego wspaniałego dodatku Artorias of the Abyss, no to wtedy zrozumiecie, dlaczego to jest bardzo, ale to bardzo smutne i dlaczego należy również przygotować się na dużą ilość umierania. Także akurat ten dodatek nie jest dla ludzi o słabych nerwach, którzy chcieli po prostu przejść sobie ten dodatek dla fabuły, bo to tak nie działa. Ale Sigelind powiedziała nam tutaj, że mój ojciec cały pusty i wreszcie pokonany, czy też wreszcie zaznał spokoju. Moje zadanie się skończyło, mogę powracać do Kataliny. Ty pomogłeś nam, czy też pomogłaś nam wielce. Nawet nie wiesz, jak ciężko mi jest się tobie odwdzięczyć, więc proszę, trzymaj. To jedyna rzecz, którą mogę ci tutaj dać. I o co chodzi? Sigmeier stał się pusty. Dlaczego? Ponieważ jego zadanie doszło do końca, czy też raczej powinniśmy powiedzieć, jego zadanie, jego quest po prostu się skończył. Najzwyczajniej w świecie nie miał już zadania, nie był już rycerzem, można by było powiedzieć, z Kataliny, który najzwyczajniej w świecie ma jakiś konkretny cel, więc po prostu ta pustota wreszcie z nim wygrała. Stracił swoje człowieczeństwo, ponieważ stracił cel w życiu. Druga sprawa jest taka, że najprawdopodobniej w tej ostatniej części questa otrzymał on... Znaczy, to jest moje domniemanie, ponieważ ten quest jest właśnie przez to, że ostatnia część tego questa znajduje się... Gdzie się znajduje? To znaczy, znajduje się w tym morzu tej trucizny. Najzwyczajniej w świecie mogło stać się tak, że Sigmeier za długo stał w tej truciźnie i gra uznała, że dostał za dużo obrażeń. Pomimo tego, że pokonaliśmy tych wszystkich przeciwników, tych zjadaczy chaosu, którzy tam się znajdowali. I niestety mogło się właśnie zdarzyć tak, że przez to Sigmeier poczuł się bezwartościowy, pomimo tego, że mieliśmy informację, że o, jakiś to nie jestem wspaniały i w ogóle i w szczególe. To znaczy, gra powiedziała nam jedno z zakończeń tego questa, znaczy dostaliśmy informację, że poszliśmy w konkretnym kierunku tego questa, ale z racji tego, że ta flaga została podniesiona i potem druga flaga została podniesiona, to one w jakiś sposób się napisały i mamy taką, a nie inną odpowiedź. No najzwyczajniej w świecie, tak czy tak, quest kończy się tak, jak chciałem go zakończyć, w miarę tak, jak chciałem go zakończyć, ale najzwyczajniej w świecie, no kończy się dość przykro jak zwykle, ponieważ no nie ma szczęśliwego zakończenia w żadnym z zakończeń. Och, ojcze, mój ojcze i potem chlipanie. Z tego względu, że no to jest dość przykre, ponieważ Sigelind zawsze szła za swoim ojcem po to, aby dopilnować, że jeżeli w którymś momencie najzwyczajniej w świecie jej ojciec stanie się pusty, ona będzie mogła go pokonać, a on potem znowu przypomni sobie swoją misję i będzie tak samo gapciowaty jak zwykle. Z racji tego, że jego misja dobiegła końca, to już nie powróci po pokonaniu jako pusty, ponieważ już sobie nie przypomni swojego człowieczeństwa, ponieważ jego misja została najzwyczajniej w świecie ukończona. No i co nam pozostaje teraz, moi drodzy? Ano, pozostaje nam w tym momencie przedostać się do Undead Parish, czyli do parafii nieumarłych, i stamtąd będziemy musieli pójść, moi mili, w jedno miejsce. Ponieważ, tak jak już mówiłem,
To jest moment, kiedy my udajemy się do DLC, czyli udajemy się najzwyczajniej w świecie do Artorias of the Abyss dodatku, czyli Artoriasa z otchłani, tudzież tej zawartości Prepare to Die Edition, czyli przygotuj się na śmierć. Ogólnie rzecz biorąc, dużo osób zapomina tak naprawdę, że DLC nie nazywa się Prepare to Die, tylko nazywa się Artorias of the Abyss. I to jest zawsze, dla mnie jest to troszeczkę zawsze śmieszne, z tego prostego powodu, że no Artorias of the Abyss to jest postać i to jest główna tak naprawdę gwiazda tego DLC-ka, ale to nie jest ostateczny boss tego DLC-ka, więc najzwyczajniej w świecie zawsze mnie to śmieszyło, a druga sprawa, zawsze mnie śmieszyło to, że odkąd wyszedł ten Prepare to Die Edition, najzwyczajniej w świecie nigdzie nie mieliśmy informacji, przynajmniej z tego co ja pamiętam, że zainstalowano, że jest zainstalowany dodatek Artorias of the Abyss, tylko zmieniała nam się intro do gry, że tak jak teraz, jak wchodzimy sobie do menu, mamy napisane Dark Souls Remaster, tak, mieliśmy zmienione i w wersji na PlayStation 3, i w wersji PC-towej od razu to było, ale w wersji na Playa 3 i na Xboxa 360, jeśli nie pamięć nie mieli, mieliśmy napisane, zmieniał się ten podpis z Dark Souls na Dark Souls Prepare to Die. Więc najzwyczajniej w świecie tak to wyglądało. No, nigdzie nie było tego odnośnika, że o, macie teraz DLC Artorias of the Abyss. Szkoda, ponieważ no to jest taki kawałek historii Dark Soulsa, który bardzo łatwo jest pomijany, tudzież zapominany przez nowszych graczy, z tego prostego względu, że nie mogli doświadczyć tego, jak ten dodatek wychodził. I witamy Cię ponownie, nasz Andre. Chciałbym u Ciebie naprawić swój ekwipunek. Zacznijmy od tego, że naprawimy u Ciebie sobie nasze wszystkie tutaj bronie, po czym naprawimy pozostałe części naszej zbroi, bo dlaczego by nie? I następnie zobaczymy, czy jesteśmy w stanie reinforce... to będzie chyba pod weapon. Chciałbym wzmocnić nasz właśnie... Do plus 15 potrzebujemy jednej sztaby tytanitu, aby wzmocnić naszą tarczę ze wzorem trawy do plus 15, czyli na maksymalny, słuchajcie, poziom. I oczywiście, że to zrobimy. Large Titan Shard, którego nie posiadamy, więc tutaj z naszym długim łukiem nic nie zrobimy, ale... Grass Crest Shield plus 15, proszę bardzo. I w tym momencie mamy naszą najzwyczajniej w świecie naszą tarczę wzmocnioną do plus 15, czyli do maksymalnego poziomu. Kolejna sprawa, możemy wzmocnić naszą Uji Katanę Chaosu do plus 3, ponieważ mamy czerwone odłamki tytanitu, z czego się ogromnie cieszę, więc oczywiście, że to zrobimy w tym momencie, ponieważ Uji Katana Chaosu na plus 3 jak zwykle na propsie. Został nam jeden odłamek tytanitu, potrzebujemy trzech, żeby mieć plus 4 i powoli zbieramy się do tego, żeby mieć ją, znaczy plus 4 to jest maksimum, jeżeli chodzi o Uji Katanę Chaosu, bo potem plus 5 potrzebujemy czerwonej sztaby tytanitu, której nie jestem pewien, czy ją mamy, ale najzwyczajniej w świecie, jeżeli jej nie posiadamy, no to trudno się mówi i żyje się dalej. No i dobra, i w tym momencie co byśmy chcieli? Powoli będziemy szli sobie do rzecza Darkroot, ponieważ tam najzwyczajniej w świecie powinniśmy się udać. Weźmiemy sobie naszą Uji Katanę Chaosu, z tego prostego względu, że nasza Uji Katana Chaosu jest mocniejsza już teraz od naszego miecza Fury Quillack. I nawet jeżeli, wiecie, będzie jakaś różnica w przeciwnikach, którym zadajemy więcej obrażeń przy pomocy ognia, to nulifikujemy to przy pomocy tego, że mamy silniejszą inną broń. Zresztą zobaczymy, powinniśmy tych przeciwników właśnie mieć na jeden cios, także to nie jest problem. O, Bladmos tak bardzo nieprzydatny, ponieważ nie wydaje mi się... Nie, przepraszam, będziemy mieli przeciwników, którzy są w stanie nas wykrwawić, więc to nie jest tak, że nie będzie już to nam potrzebne. Ten czerwona kępka mchu. Będzie nam ona potrzebna, jednakowoż będzie nam ona potrzebna w troszeczkę innym miejscu, do którego na razie nie idziemy, ponieważ przeciwnicy, których teraz będziemy mieli, nie będą nas, że tak powiem, wykrwawiali. Więc najzwyczajniej w świecie
Najzwyczajniej w świecie to nie jest żaden problem, jeżeli chodzi o wykrwawianie się. Jeszcze się pewnie spytacie, McIntosh, dlaczego idziesz do ogrodu Darkroot, do tej górnej części. A no z tego prostego powodu, że chcę zobaczyć, czy będą mnie atakować tutaj te osoby z przymierza łowców z ogrodu Darkroot, czy też z lasu Darkroot. I jeżeli oni będą mnie atakować, to tak, będą mnie atakować, ponieważ ich zdradziliśmy. O to mi chodziło. Czy gra nam to najzwyczajniej w świecie zaliczyła? O nie! Zadajesz mi takie duże obrażenia, że sobie nie wyobrażasz tego. Moi drodzy, no to widzę, że udamy się w następnym materiale wideo, zanim się gdziekolwiek dalej udamy. Udamy się na małe polowanie, jeżeli chodzi o ogród Darkroot. Tudzież powinienem powiedzieć nie tyle ogród Darkroot, co górną część ogrodu Darkroot. No to udamy się, słuchajcie, na malutkie, malutkie polowanie na naszych dawnych kompanów. Z tego prostego względu, że Shiva nasłała ich na nas w tym momencie. Ja tego troszeczkę nie rozumiem, ale no najzwyczajniej w świecie to jest moment, kiedy możemy to zrobić. A druga sprawa, zdobędziemy dzięki temu czarny łuk Farisa, czyli najlepszy z łuków w grze. I ogólnie rzecz biorąc będzie ciekawie, dlatego w tym miejscu się pożegnamy. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Dark Souls Remastered wam się podobał. Zachęcam was do pozostawienia komentarzy, gdzie możecie pozostawić jakieś swoje sugestie, jakieś swoje propozycje, jakieś swoje najzwyczajniej w świecie podpowiedzi, z tego prostego względu, że ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej odpowiadając wam po prostu komentarzem na komentarz, aczkolwiek zdarza mi się również odnieść do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Jak na razie to by było na tyle, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!